To jest temat dnia. Piotrek, witam serdecznie. Dzień dobry. Naszym gościem jest redaktor Maria Przełomicz, Studia Wschód. Witam serdecznie, pani redaktor. Dzień dobry. TVP Info. Witam panią, witam państwa. Rocznica pomarańczowej rewolucji, ale także Euromajdan. Które z tych wydarzeń silniej zostawiło, może większe zostawiło swój ślad, jeśli chodzi o budowanie demokratycznego porządku na Ukrainie? Wie państwo, moim zdaniem te dwa wydarzenia się bardzo ściśle ze sobą wiążą, dlatego że można powiedzieć, że po raz pierwszy Ukraińcy poczuli się gospodarzami we własnym kraju, co jest szalenie istotne, dlatego że właśnie w czasach komunistycznych nikt tak się nie czuł, właśnie po rewolucji pomarańczowej, czyli po rewolucji 2004 roku. Wtedy po raz pierwszy Ukraińcy zobaczyli, że naprawdę może coś od nich zależeć. W tym wypadku, prawda, było to powtórzenie sfałszowanych wyborów i zwycięstwo Wiktora Juszczenki. Również wtedy swoją siłę, ze swojej siły zdały sobie sprawę niezależne media. I coś, co bym nazwała, co tak się ładnie nazywa na Zachodzie, tworzeniem obywatelskiego społeczeństwa, rozpoczęło się właśnie w czasie pomarańczowej rewolucji, wtedy na Majdanie. Natomiast moim zdaniem ten Euromajdan, czy też rewolucja godności, jak to się w tej chwili nazywa na Ukrainie, były konsekwencją właśnie pomarańczowego Majdanu. Dlaczego? No, troszeczkę jest, powiedzmy, skomplikowana historia. Wiadomo, że rewolucja pomarańczowa była wyrazem żądań Ukraińców, już nawet niechęci, żądań Ukraińców integracji ze strukturami zachodnimi, integracji z Zachodem. Nie z Rosją, nie pozostawania pod rosyjskim wpływem, tylko integracji z Zachodem. To Ukraińcom obiecał Janukowicz, który obiecywał, że podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Mhm. Potem nagle w listopadzie, to był ten słynny szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, nagle Janukowicz, najprawdopodobniej pod naciskami Putina, zrezygnował z tego. Ukraińcy poczuli się oszukani i przypomnieli sobie pomarańczową rewolucję, kiedy wyszli na Majdan, dlatego że też poczuli się oszukani. I to spowodowało, czy wywołało tą rewolucję godności. Natomiast na pewno efektem tego drugiego Euromajdanu, czyli tego, którego rocznicę obchodziliśmy wczoraj, było wzmocnienie takich niezależnych organizacji. Pojawił się wolontariat, który wcześniej był właściwie prawie nieznany na Ukrainie. Znowu jest ta siła niezależnych mediów. Także z całą pewnością jest to ciąg dalszy wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, chociaż nie lubię tego sformułowania. Dlaczego? Bo kojarzy mi się właśnie z takimi pouczeniami ze wschodu, ale tak ze zachodu, prawda, tutaj macie to tworzyć różnymi fundacjami mniej lub bardziej dziwnymi. Takie macie rozwiązania logistyczne, tak? Takie macie rozwiązania logistyczne i to jest najlepsze. A z drugiej strony prawda jest taka, że właściwie to jest naprawdę podstawa wszelkich demokratycznych ustrojów. Właśnie społeczeństwo obywatelskie, czyli społeczeństwo zdające sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką jest bycie obywatelem swojego państwa. W 2004 roku była pani redaktor tam na miejscu. Jak odebrała te wydarzenia? Wie pani co, mnie to trochę, atmosfera pomarańczowej rewolucji przypominała mi troszeczkę atmosferę Polski z 79 roku, czyli pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To znaczy, to było wtedy, kiedy Polacy zdali sobie sprawę z tego, ilu jest osób podobnie myślących, że są silni, solidarni, potrafią sobie pomagać, potrafią się do siebie uśmiechać. Podobna atmosfera była na Ukrainie, przynajmniej na Ukrainie centralnej, zachodniej, w 2004 roku. Znowu było takie poczucie wspólnoty zjednoczonej w dobrym celu. Wtedy były ogromne nadzieje i optymizm co do przyszłości. Trzy lata temu ten optymizm, no przede wszystkim pomarańczowa rewolucja odbyła się absolutnie bezkrwawo. Ówczesny prezydent, czyli Leonid Kuczma, to był jeden z największych sukcesów. Między innymi pod wpływem Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego prezydenta Polski, który dosyć silnie go naciskał, który zaangażował bardzo mocno Unię Europejską w rozwiązanie tego ukraińskiego kryzysu. Polscy politycy tam jeździli, prawda? Polscy politycy jeździli, nie bali się tam pokazywać zdecydowanie, ale chyba najważniejsze było to, że Kwaśniewski ściągnął wtedy do Kijowa przedstawicieli Unii Europejskiej i że pod egidą właściwie Unii Europejskiej zostały
został stworzony ten ukraiński okrągły stół i doszło do porozumienia między Wiktorem Juszczenką a odchodzącym prezydentem Leonidem Kuczmą. I wtedy był ten optymizm, dlatego że Ukraińcom się wydawało, że już wszystko będzie, no właściwie wszystko już będzie, to już jest z górki właśnie. Natomiast z górki nie było, ukraińskie elity okazały się być zdecydowanie gorsze i mniej gotowe na demokratyczne przemiany niż ukraińskie społeczeństwo. Bardzo szybko zaczął się spór pomiędzy Julią Tymoszenko a Wiktorem Juszczenką, czyli liderami pomarańczowej rewolucji. Spór, który zakończył się fatalnie, dlatego że zakończył się dojściem do władzy Wiktora Janukowycza, kompletnym właściwie spadkiem popularności, dramatycznym Wiktora Juszczenki, on w tej chwili ma jakieś około 4% poparcia, no i trafieniem do więzienia. Autorytet bardzo szybko. Bardzo szybko. Mhm. No i trafieniem do więzienia Julii Tymoszenko, prawda, która zresztą w tej chwili znowu wróciła i odgrywa dosyć znaczącą rolę. To Euromajdanie, prawda, uchwała dotycząca uwolnienia jej. Tak, no znaczącą rolę w każdym razie Julia Tymoszenko odgrywa. Teraz ten Majdan 3 lata temu, na początku może była nadzieja, potem ona bardzo prędko została rozstrzelana na ulicy Instytuckiej, no kiedy skończyło się. Powinniśmy wiedzieć o tych stratach, prawda? Strzelaniną, kiedy skończyła się ta niebiańska sotnia, jak to określają Ukraińcy, czyli to ponad 100 ofiar ludzi, którzy zginęli wtedy w walkach. I wydaje mi się, że Ukraińcy byli już te 3 lata temu byli już większymi realistami. Nie spodziewali się cudów, aczkolwiek myślę, że też nie spodziewali się aż takich problemów, jakie w tej chwili mają. Ja myślę o problemach ekonomicznych, bo naturalnie Ukraina powoli, krzywo, kulawo jakoś te reformy przeprowadza, ale znowu wydaje mi się, że jest ten problem, że znowu elity w jaki sposób nie dorastają do społeczeństwa. Ale mówiono, że w 2012 roku Janukowy czeka na konkretną pomoc ze strony Unii Europejskiej i na tą pomoc w sferze finansowej i na tę pomoc w sferze gospodarczej. No, w 2012 roku Janukowicz może i czekał na konkretną pomoc. Unia Europejska owszem oczekiwał, dobrze, ale Unia Europejska dała mu perspektywę i IMF i tak dalej, dawał perspektywę kredytów. Niemniej te kredyty, jak wiadomo, czy z Banku Światowego, czy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, są zwykle obwarowane dosyć zdecydowanymi warunkami, które trzeba spełnić, żeby te pieniądze dostać. Natomiast Wiktor Janukowicz stworzył na Ukrainie system, to się nazywało Simia rodzinny. To był superkorporacyjny system, gdzie w którym największe zyski czerpała rodzina Janukowicza. On stworzył taką piramidę, na szczycie której był on i jego synowie. No a potem tak krewni i znajomi królika. No przepraszam bardzo, dwóch. Ale, przepraszam bardzo, no takie rzeczy międzynarodowe organizacje czy międzynarodowe firmy finansowe organizacje nie będą. Przyzwolenia społecznego też nie było przecież. Przyzwolenia społecznego też nie było, ale to były pieniądze wyrzucone za okno. A to, w takich wypadku pieniądze mogła dawać tylko Rosja. Zresztą Putin wtedy obiecał i dał nawet $3 miliardy Janukowiczowi. To teraz najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed Ukrainą dzisiaj? Reformy i jeszcze raz reformy. I no przy czym reformy... Powolutku rozpoczęły. Tak, przy czym reformy przede wszystkim skuteczna walka z korupcją. To jest naprawdę pięta Achillesowa w tej chwili Ukrainy. Dlatego, że teoretycznie ta walka trwa od 3 lat. Teoretycznie zostały stworzone specjalne instytucje do walki z korupcją. A realia wyglądają w ten sposób, że na tym corocznym rankingu Transparency International Ukraina zajmuje bardzo niechlubne 5. miejsce wśród wszystkich krajów, nie tylko Europy, ale również Azji Środkowej. Czyli naprawdę to nie jest dobra pozycja i 85% Ukraińców nie widzi rezultatów walki z korupcją. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest reformy, które powinny przede wszystkim zacząć od siebie elity. Tam została wprowadzona bardzo dobra zasada, mianowicie oświadczeń majątkowych wszystkich polityków, czyli i parlamentarzystów, i ministrów. I to zostało wdrożone. Jest to nawet ostrzejsze niż w Polsce. Pytanie tylko, jak to będzie, jak będą sprawdzane te oświadczenia majątkowe. I w momencie, i
znowu, to jest następna rzecz, która bardzo oburzyła. To z jednej strony bardzo dobrze, że te oświadczenia majątkowe zostały wprowadzone. Z drugiej strony nagle Ukraińcy, którym jest rzeczywiście coraz trudniej się żyje, widzą ogromne dysproporcje pomiędzy tak zwanym zwykłym szarym obywatelem, a politykami, którzy deklarują w tych swoich oświadczeniach jakieś nieprawdopodobne majątki. No przepraszam, z czego? No nie każdy jest bogaty z domu. To frustracja rośnie, nic innego. Frustracja rośnie. Następna sprawa to są te zakłady Petro Poroszenki, czyli prezydenta Ukrainy, który w dalszym ciągu ma swoją fabrykę w Rosji. Mhm. Oczywiście Poroszenko twierdzi... On nie ma żadnych wyrzutów? Nie, on twierdzi, że w ogóle ten zarząd, on oddał to jakiejś korporacji międzynarodowej w zarząd, a on powinien po prostu tę fabrykę sprzedać. Chociażby po to, żeby ludzi nie denerwować. I to jest troszeczkę tak, jakby tym elitom ukraińskim takie niezbyt przejrzyste mechanizmy były wygodniejsze niż normalna, transparentna gospodarka. I to jest duży problem Ukrainy. Ale powtarzam jeszcze raz, mimo wszystko te reformy powolutku, trudno, ale są przeprowadzane. Pytanie, jak wytrzymała jest cierpliwość zwykłych Ukraińców, bo jednak to, że koło miliona Ukraińców w tej chwili pracuje w Polsce, dla Polski bardzo słuchać dobrze. Słuchać język ukraiński. Dla Polski bardzo dobrze, bo ja nie tak jak niektórzy polscy politycy, którzy się obawiają, że tu będzie jakaś straszna rzecz. Uważam, że to jest znakomite, dlatego że ludzie, którzy są energiczni, pracowici. Pan Franciszek nawet się o tym dowiedział, był lekko zaskoczony. Dowiedział się, prawda, w czasie Światowych Dni Młodzieży. Tak. Mhm. To dla Ukrainy to jest strata ogromna przecież. To jest około miliona, a ja mówię tylko o Polsce. Ile tych Ukraińców pracuje na Zachodzie, ile gdzie indziej. Więc... kwestia cierpliwości jeszcze samych Ukraińców. To jest bardzo ważne. Naród ukraiński docenia solidarność, jakiej udzielili Polacy w tych trudnych dla nich momentach, w takich momentach próby? Tak, na pewno tak. To znaczy, od razu powiem tak, że irytację, wielką irytację 3 lata temu wywołały słowa ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który próbując namówić opozycjonistów, czy tych, którzy stali na Majdanie protestujących przeciwko Janukowyczowi, powiedział, że albo się dogadacie, albo będziecie martwi. Ja wiem, bo rozmawiałam wtedy z takimi czołowymi publicystami ukraińskimi i oni byli oburzeni na te słowa. Natomiast może ta pomoc była bardziej wyraźna w czasie pomarańczowej rewolucji, ale byli ci Polacy tak zwani zwykli... Ale on popełnił błąd dyplomatyczny? No on popełnił błąd dyplomatyczny, a poza tym, przepraszam, no potem został potwornie wystawiony. Na pewno powiedział to, co myślał. Przez samego, no tak, tylko ja nie wiem, czy rolą ministra spraw zagranicznych, a nawet dyplomaty jest mówienie to, co myśli. Wydaje mi się, że jest raczej ukrywanie to, co myśli. Natomiast jeszcze dodatkowo zirytował Ukraińców fakt, że wtedy Janukowicz już pakował się, żeby uciec i było wiadomo, że znaczy nie było jeszcze wiadomo, ale potem żeśmy się dowiedzieli, bo były te zdjęcia z jego rezydencji pod Kijowem. Tak? Właśnie. No nie tylko złotych klamek, ale już pakowanie, wynoszenie obrazów, wynoszenie jakichś cennych przedmiotów, czyli on już się przygotowywał do ucieczki, oszukał tych 3 ministrów spraw zagranicznych, którzy niemieckiego, francuskiego i polskiego, którzy wtedy przyjechali do Kijowa, żeby pośredniczyć w jakichś właśnie rozmowach, czy tam w kolejnym ukraińskim okrągłym stole. No i przepraszam, Radosław Sikorski został w tym swoim naprawdę bardzo nieszczęśliwym powiedzeniem, które w dodatku okazało się błędem. Okazało się, że minister nie tylko jest źle wychowany, ale jeszcze nie ma intuicji. Ja pomyślałam wówczas, że to są słowa człowieka, który po prostu poczuł się w danym momencie zdruzgotany. Ja myślę, że zirytowany. Myślę, że sytuacji, po prostu tak powiedział. Ja myślę, że to był człowiek, który się poczuł zirytowany. Bo tutaj proszę, oni przyjeżdżają, przyjeżdża wielki świat na tą ciemną Ukrainę, a oni zamiast posłuchać, to mówią, że nie będą się dogadywać z Janukowyczem. Są nieugięci, tak? Mówią, że nie będą się dogadywać z Janukowyczem. Także ja myślę, że to była irytacja. Jakiej osobowości, może raczej jakich elit dzisiaj Ukraina potrzebuje? Wie pani co, takich elit jak cały świat, odpowiedzialnych. I takich, dla których najważniejszy jest interes ich państwa. Znaczy, obawiam się, że na całym świecie mamy z tym poważne problemy. Mówię oczywiście o świecie zachodnim. Mhm. Natomiast to na Ukrainie jest wojna. I Ukraina potrzebuje, to znaczy dla Ukrainy brak takich elit jest 10 razy groźniejszy na przykład niż dla Francji, Niemiec czy, no nie wiem, Holandii. Biorę tutaj, oczywiście nie mam nic do Holendrów, biorę tutaj, podaję jako przykład. Znam dziewczyny z Ukrainy, które w czasie Majdanu były sanitariuszkami.
opowiadają o tych wydarzeniach do dzisiaj ze łzami w oczach. Ale znam też takich Polaków, którzy bardzo byli zaangażowani w pomoc Ukraińcom i narodowi ukraińskiemu, nie tylko w taką materialną. Dlatego oni byli zdziwieni, dlaczego do dzisiaj nie doszło do premieru filmu Wołyń. To jest bardzo trudne pytanie i to jest bardzo trudna sprawa. To znaczy tak, powiedziałabym, że kilka wydarzeń stało się nagle, jednocześnie i jest to przynajmniej o dwa wydarzenia za dużo. Po pierwsze to było 22 lipca przyjęcie przez polski parlament uchwały o ludobójstwie na Wołyniu. Prawdę powiedziawszy, ja do dzisiaj nie bardzo rozumiem, dlaczego ta uchwała została przyjęta. 3 lata temu, kiedy była okrągła rocznica zbrodni wołyńskiej, polski parlament przyjął uchwałę, że była to zbrodnia o znamionach ludobójstwa. Dlaczego 3 lata potem był powrót do tego, nie wiem. Wiem natomiast, kto się z tego niesłychanie ucieszył. Rosja. W Polsce przeszła niezauważona jedna sprawa. W tydzień po tym komuniści, parlamentarzyści komunistyczni w rosyjskim parlamencie zgłosili projekt uchwały popierającej polskich parlamentarzystów i tę uchwałę o ludobójstwie. Ja już nie mówię o 22 lipca, co było najfatalniejszą datą, bo przypominam, że to jest rocznica PKWN niesławnej. No dobrze, stało się to. Ukraińcy byli, powiedziałabym, rozczarowani. Potem przychodzi premiera filmu Wołyń. Ja wiem, że ten film miał być skończony wcześniej. Tak naprawdę ten film był przygotowywany na okrągłą rocznicę Wołynia, na okrągłą rocznicę zbrodni wołyńskiej. Poprzednie władze nie dawały pieniędzy, reżyser miał problemy ze zdobyciem pieniędzy. Tak, w końcu ludzie zaczęli składać się na ten film. I to był film, który zaczął być robiony przed wojną. Przed wojną na wschodzie Ukrainy, przed zajęciem Krymu, przed wojną na wschodzie Ukrainy. Teraz ukazuje się dokładnie w tym momencie, tuż zaraz po tej nieszczęsnej uchwale. Sprawa rzezi wołyńskiej, sprawa Bandery jest dla Ukraińców trudnym tematem. Państwo polskie zrobiło jeden błąd. Mianowicie to była sprawa, którą należało załatwiać na początku naszych stosunków. Myśmy stosunki nawiązali w 1991 roku. Świetnie zaczęliśmy, bo Polska była pierwszym krajem, które uznało niepowolną Ukrainę. Na całym świecie. Zrobiliśmy to nawet przed Kanadą, gdzie jest bardzo duża ukraińska diaspora. Więc start mieliśmy świetny. I wtedy rzeczywiście był czas, żeby bardzo powoli spotkania historyków, uświadamianie również polskiej opinii publicznej, nie zagłaskiwanie tematu. Nie, myśmy wtedy, był taki trend, że się kochamy z Ukraińcami, w związku z tym... I został ten temat, cytując, zapchnięty na margines? Tak, mego dziadka piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. Zostało to zrzucone na margines. Właściwie nie, a teraz jest za późno, chyba nigdy nie jest za późno. Nie, naprawdę. Nie jest za późno, ale teraz jest fatalny moment. Dlaczego? Dlatego, że Bandera w tej chwili dla Ukraińców, OUN, UPA, ja robiłam specjalny reportaż na ten temat, dla Ukraińców, Ukraińcy nic nie wiedzą o rzezi wołyńskiej. Zdecydowana większość nic nie wie o rzezi wołyńskiej. Ci, którzy są na zachodniej Ukrainie, albo wyparli to w ogóle, albo milczeli na ten temat, nie ma się czym chwalić ostatecznie. Natomiast cała Ukraina po prostu bladego pojęcia o tym nie ma. W tej chwili Bandera jest dla nich symbolem walki z Rosją. Bohaterem narodowym, tak? Tak, dla nich OUN, UPA to są ich żołnierze wyklęci. To są ci, którzy do 1962 roku siedzieli w lasach i byli potwornie mordowani przez NKWD. Czyli im brakuje bohaterów narodowych. Oczywiście, że im brakuje bohaterów narodowych. Tyle tylko, że w momencie, oni to teraz, ponieważ ze strony polskiej nagle po 25 latach jest inwazja propagandowa. Przepraszam, że tak to używam, ale inaczej tego nie potrafię określić, prawda? Ale czego dotyczy ta inwazja propagandowa? Wołynia, zbrodni wołyńskiej. To boję się jednego, że zamiast zrozumienia ze strony ukraińskiej mamy sprzeciw. I boję się, że to nie zamiast doprowadzić do wyjaśnienia, do nagłośnienia tematu, do tego, żeby w podręcznikach ukraińskich, w książkach historycznych była zachowana wojska, ta prawda. To teraz mamy po prostu wypieranie tej prawdy. I mówienie tak, my mamy wojnę, toczymy wojnę z Rosjanami. Czyli znowu musimy postawić na dyplomację, na delikatność. A może zbyt wiele lat ci ludzie czekali, tak?
to był błąd. Ale teraz jest najgorszy moment, żeby ten błąd naprawiać. Jeszcze raz mówię, Ukraińcy toczą wojnę. Pani redaktor, to kiedy będzie ten właściwy moment, żeby wrócić do tego tematu? Teraz jest moment, żeby zacząć konsekwentnie, powoli. Jest bardzo, jeden z Ukraińców, moich takich przyjaciół, publicystów, zaproponował moim zdaniem całkiem niegłupią rzecz. Stworzenie międzynarodowej komisji, na której czele stałby na przykład któryś z takich uznanych, Timothy Snyder chociażby, który przecież wie o Wołyniu i mówił, że to jest, mówi, że to jest jedna z największych tragedii XX wieku, zbrodnia wołyńska. Komisji składających się z prokuratorów badających kwestie ludobójstwa, na przykład na Bałkanach, która zajęłaby się badaniem zbrodni wołyńskiej i której werdykt byłby ostateczny, obowiązujący oba kraje. W komisji byliby standardy obiektywizmu takiego historycznego trzeba zadbać. Tak, i w komisji byliby przedstawiciele i Polski, i prokuratury polskiej, i prokuratury, czyli IPN-u na przykład polskiego, i prokuratury ukraińskiej. Timothy Snyder, nie wiem, na czele tej komisji. Ale rodziny ofiar rzezi wołyńskiej mówią, zbyt wiele lat czekaliśmy na to, by upamiętnić nasze rodziny. W związku z dlaczego, tym... dlaczego oceniacie tylko uczucia Ukraińców, a nie nasze? Ale ja nie oceniam uczuć Ukraińców. Ja twierdzę, że w polskim interesie jest wolna, demokratyczna Ukraina, jak najbliższa Zachodowi, a nie Rosji. Ja w tej chwili patrzę z punktu widzenia polskiej racji stanu. Ale ja myślę, że Ukraińcy widzą w nas takiego sprzymierzeńca, że są Przepraszam bardzo, nie. Coraz mniej widzimy tego, coraz mniej to widzą. Coraz mniej to widzą, tym bardziej, że... Właśnie ze względu na Wołyń? W tej chwili ze względu na Wołyń. W tej chwili ze względu na Wołyń Ukraińcy traktują to jako cios w plecy. Znaczy, ja uważam, że film Wołyń powinien zostać pokazany na Ukrainie i jestem rozczarowana, że to kino się przestraszyło. Ale kino się przestraszyło, dlatego że bało się rozruchów. I ja chciałam dokończyć, dlaczego to leży w interesie polskiej racji stanu. Dlatego, że w tej chwili Wołyniem gra Rosja. W lipcu, kiedy była rocznica, nie okrągła, ale teraz w lipcu, w mediach rosyjskich więcej było na temat zbrodni wołyńskiej niż w mediach polskich. Z drugiej strony, w mediach rosyjskich ciągle powtarzana jest sprawa tak zwanego powiernictwa kresowego. To jest organizacja stworzona przez pana, który jest bliskim współpracownikiem Mateusza Piskorskiego, niejakiego Konrada Renkasa. Partia Zmiana, ewidentnie rosyjski ślad, które to powiernictwo obiecuje osobom, które miały jakieś mienie na Ukrainie, że Ukraińcy zapłacą im za to odszkodowania. I to jest niesłychanie nagłaśniane w rosyjskich mediach i w mediach ukraińskich należących do pana Medwedczuka. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest taki polityk. Władimir Putin jest ojcem chrzestnym jego córki. Więc w tej chwili naprawdę na Wołyniu, Wołyniem bardzo ostro gra Rosja. Pani redaktor, na koniec pytanie, bo jest pani autorką książki o Julii Tymoszenko. Ona dzisiaj bardziej intryguje czy irytuje? Intryguje. Ona intryguje. Ja chciałam powiedzieć, że partia Batkiewiczyna ma znowu bardzo dobre notowania. Julia Tymoszenko dąży do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Julia Tymoszenko grozi trzecim Majdanem. Julia Tymoszenko najwyraźniej chce wrócić do wielkiej gry. Redaktor Maria Przełomiec, Studio Wschód, TVP Info. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. To był temat dnia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.